PGE Ekstraliga sezon 2022 już wystartowała. Jesteśmy w trakcie meczu. Włókniarza Częstochowa z Fogo Unią Leszno. Po 10 biegach mamy wynik 31-29 dla gości. My w Ostrowie Wielkopolskim jeszcze chwilę musimy poczekać na inaugurację sezonu do niedzieli, do godziny 16. Ale o tym będziemy rozmawiać z gośćmi, a są nimi dzisiaj Jakub Krawczyk, junior Arget Malesy Ostrów. Cześć, dzień dobry. Oraz w Zielonej Górze, czy pod Zieloną Górą, tak? Grzegorz Walasek. Witam, dzień dobry. Panowie, takie rozgrzewkowe pytanie na początek. Aha, nie, przepraszam. Widzowie także mogą zadawać pytania naszym gościom. Na czacie, na kanale YouTube po prawej stronie jest takie okienko, gdzie każdy z Państwa może zadać pytanie, czy to Kubie, czy Grzegorzowi. Kuba, jak te ostatnie dni wyglądały przed pierwszym meczem z Oleszcz GKM-em Grudziądz? Wiemy, że było trudno, wiemy, że nie mogliście trenować na własnym torze. Ale nie narzekamy, szykujemy się do tego pierwszego meczu w niedzielę już o godzinie 16. No tak, były małe problemy, bo w poniedziałek musieliśmy rozłożyć plan dekę na tor, bo była zła prognoza pogody, ale na szczęście dzięki uprzejmości trenerom z Opola udało się tam potrenować 2 dni. I bardzo fajnie, że tam się udało pojeździć. Dzisiaj szykowaliśmy motory i z dobrym nastawieniem nastawiamy się na niedzielę. Grzegorz, pytanie do ciebie takie, które spędza sen z powiek wielu kibicom w Ostrowie Wielkopolskim. Jak na chwilę obecną wygląda sytuacja z twoim nadgarstkiem? Jest całkiem dobrze, bo coraz mniej mi to dokucza w czasie jazdy. Także wydaje mi się, że do niedzielnych zawodów będę przygotowany pod tym kątem. Bardziej martwię się o to, że tak często nie jeździłem na motocyklu, a tym bardziej na ostrowskim torze, a wiem, że troszeczkę te linie, te ścieżki na tym torze się pozmieniały. Bardzo się pozmieniały, ten tor inaczej reaguje, no bo my kibice, osoby oglądające z boku, nie zawsze mamy tego świadomość. Wiesz, jak jest po zimie, nie mam przecież takiego poczucia motocykla, wszystko jest, wiadomo, modernizowane, wszystko jest świeże, nowe. Z torem za dużo nie było robienia, bo po prostu my zjeżdżaliśmy, a wjeżdżały ciężarówki, wjeżdżały jakieś tam podnośniki i ten tor cały czas nie było przy nim nic robionego. I no to, co ja założę po tym jednym takim większym treningu czy sparingu z Bydgoszczą, że faktycznie no odbiega on od troszeczkę od tego, co my jeździliśmy w zeszłym roku, ale no zobaczymy, jak to będzie. No, dla wszystkich ten tor będzie jednakowy. Obyśmy się na początku dobrze do tego dopasowali i nie stracili jakoś bardzo dużo na samym początku meczu. Kuba, ty jak reagujesz na ten tor, bo miałeś więcej okazji do tego, żeby startować przed sezonem niż Grzegorz? No tak, no trochę udało nam się pojeździć w Ostrowie od samego początku, trochę tych treningów było dosyć sporo, kilka treningów też się udało odjechać, pościgać, więc bardzo fajnie. No na razie myślę, że jest wszystko w porządku, gdzieś tam nie rozwala się ten tor, nie robią się jakieś duże dziurki, kolejki, jest fajny, równy i mamy nadzieję, że taki zostanie. Drodzy Państwo, pierwsza plansza przed nami, ponieważ w tym tygodniu trener Mariusz Staszewski odkrył karty, jeżeli chodzi o skład awizowany na ten mecz, który rozpocznie się w niedzielę o godzinie 16. Oliver Bernson, Tomasz Gapiński, Grzegorz Walasek, Matthias Nielsen, Chris Holder, Jakub Krawczyk, Sebastian Szostak i rezerwowym będzie Tim Sorensen. Grzegorz, ty troszeczkę byłeś zaskoczony, albo inaczej, przewidywałeś taki skład, bo w momencie, kiedy Mariusz Staszewski podał ten skład, wielu kibiców liczyło na to, że jednak Nikolaj Klint będzie pod dziewiątką. Wiesz co, ja nawet nie miałem okazji tak naprawdę dokładnie widzieć, jak chłopacy się prezentują, także Mariusz był na każdym treningu, był na każdym sparingu z nimi, to chyba wie mniej więcej, kto lepiej prezentuje się chyba na ostrowskim torze i chyba no, też nie miał za dużo możliwości, żeby pojechać do jakiejś większości sparingów, musiał wyciągnąć wnioski z tego, co widział, no i tak podjął decyzję, także tutaj
no trzeba to uszanować. I wiadomo, że Klint jeździ od początku, jak Ostrów wchodził od drugiej ligi, także tam jest duża jakby historia z Nikosiem. No ale no, życie jest takie, że po prostu wydaje się, że po prostu Oliver wyglądał lepiej na ostrowskim torze. No tak, no w ekstralidze sentymentów nie ma odnośnie jeszcze tego, Grzegorz, co mówisz a propos Nikolaja Klinda. Kuba, ty dużo miałeś jazdy, żeby sprawdzić silniki, bo też w ostatnim magazynie pokazywaliśmy ten materiał z siedziby braci Jana i Andrzeja Garcarków, kiedy część zawodników dostała te nowe jednostki. Ty w ostatnim czasie miałeś okazję startować w turnieju zaplecza kadry juniorów. Do Bydgoszczy nie pojechałeś, tam dostałeś wolne, ale dzień wcześniej mecz tutaj, inaczej trening z drużyną z Bydgoszczy. Ty w tym ostatnim meczu już testowałeś te jednostki, które dostałeś od braci Garcarków? Tak, jedną jednostkę miałem sprawdzoną już wcześniej, odstawioną w ramię, gotową na pierwszy mecz ligowy, a z drugą mieliśmy troszkę większe problemy, żeby dopasować, ale zrobiło się troszeczkę cieplej i od razu zaczęło to gdzieś tam wszystko lepiej grać, więc miejmy nadzieję, że w niedzielę zagra wszystko tak jak na treningu, to będę zadowolony. Teraz, drodzy Państwo, druga plansza, skład awizowany drużyny ZOO Leszcz GKM Grudziądz na to spotkanie, który prezentuje się następująco. Niki Pedersen, Krzysztof Kasprzak, Fredrik Jakobsen, Przemysław Pawlicki, Kacper Pludra i Kacper Łobodziński. Oczywiście będzie także zastępstwo zawodnika. Grzegorz, ja także chciałem Ciebie zapytać o ten fakt, bo mieliśmy okazję wcześniej rozmawiać. Ty tak troszeczkę sceptycznie podchodziłeś do tego pomysłu stosowania zastępstwa zawodnika w tym sezonie za żużlowców, którzy są zawieszeni, zawodników rosyjskich. No dokładnie, bo wydaje mi się, że jeżeli mamy tą drużynę U24, tam jest kilka chłopaków, to powinni być wykorzystani do tego, że się miejsce zwolniło. Dużo się mówi o szkoleniu, czyli tak jakby teraz jest ku temu okazja, żeby dać może komuś więcej możliwości do startów i po prostu rozwijać, żeby się mógł ktokolwiek zajmie miejsce tych chłopaków, którzy nie jeżdżą, mógłby się po prostu rozwijać poprzez większą siłę startów. Niki Pedersen i Przemysław Pawlicki, to jest taka dwójka liderów w GKM-ie Grudziądz. Twoim zdaniem, Grzegorz, ta ZZ-ka może dać więcej punktów niż dałby normalnie zawodnik drużynie z Grudziądza? Mowa tutaj oczywiście o Wadimie Tarasenko. Ciężko mi to określić, czy to będzie lepsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że to, co widziałem w telewizji w tych meczach, które były transmitowane, no to Przemek widać prezentuje się dużo lepiej niż w zeszłym roku. Petersen tutaj raczej też jest jakby bardzo pozytywnie do jazdy nastawiony. Kasprzak, różnie z tym bywało, nie wiem czy też za mało jazdy, ale no, ta dwójka na pewno jakby widać, że chłopacy prezentują się dobrze, także tutaj te zestety na pewno zdają egzamin. A co do dalszej drużyny, to ciężko mi to ocenić. Kuba, ja jak rozmawiam czy to z przedstawicielami innych drużyn, czy też z dziennikarzami, ekspertami, którzy zajmują się żużlem w Polsce, twierdzą tak. Juniorzy to może być taki języczek uwagi. Czy przed tym meczem wyczujecie jakąkolwiek presję, albo inaczej, czy Mariusz Staszewski próbuje zdjąć z was tą presję, no bo Grzegorz Walasek oczywiście, czy nawet Tomasz Gapiński, zawodnicy, którzy już wiele lat startowali w Ekstralidze, dla was to będzie debiut. No tak, będzie to debiut, jedno z moich marzeń w końcu się spełni. Czy mamy jakąś presję? Myślę, że nie. Myślę, że na pewno nikt tam nas nie stawia na gdzieś tam na najwyższą półkę. Trener też nas nie stresuje, tylko bardziej w drugą stronę. No najważniejsze jest to, żeby pojechać z głową i myślę, że powinno wszystko wyjść. Drodzy Państwo, dzisiaj, czyli w piątek, przed tym niedzielnym spotkaniem na trybunie głównej Stadionu Miejskiego miała miejsce
konferencji odnośnie prac, które zostały wykonane na Stadionie Miejskim przed tym spotkaniem. Pani prezydent Beata Klimek powiedziała, że te prace trwać będą do godziny zero, także pewnie do pierwszego biegu tego niedzielnego spotkania. Zastępca prezydent Beaty Klimek, Mikołaj Kostka, zapewnia, że nic, na pewno nic nie stanie na przeszkodzie, żeby ten mecz miał wystartować właśnie w niedzielę o godzinie 16. I zobaczmy teraz takie najważniejsze fragmenty tego dzisiejszego spotkania z mediami. W zaledwie 77 dni wymagało odważnej decyzji i przez wielu uważane było za zadanie karkołomne, a nawet niewykonalne. My się jednak takich wyzwań nie boimy i po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni i wiarygodni w składanych obietnicach. Dokonaliśmy tego mimo walki z pandemią, upływającym czasem i wojną w Ukrainie. Odwodniony tor z okrawiężnikowaniem 366 metrów bieżących nowego, nieistniejącego do tej pory odwodnienia liniowego bezpośrednio przy torze. Nowe siedziska odchylane 2318 sztuk. Nowe oprawy LED-owe 304, w tym 294 oprawy montowane na nowych słupach, 14 nowych słupach oświetleniowych, każdą o wysokości 23 metrów, a 42 nowe oprawy zamontowane zostały na trybunie głównej. 37 kamer monitoringu wobec 4 kamer, które obsługiwały wydarzenia sportowe do tej pory, w tym 20 już zamontowanych w ramach pierwszego etapu. Główne kable zasilające wszystkie instalacje, 6 km takich kabli. Kable zasilające oświetlenie sportowe 27 km. Okablowanie głośników 4,5 km, okablowanie światłowodowe 3 km, kanalizacja kablowa 24 studnie kablowe i 3 km rur osłonowych. 26 nowych szaf rozdzielnic sterowania oświetleniem sportowym z specjalnymi zasilaczami. Nowy telebim o powierzchni blisko 40 m2 i wymiarach 8 m na 4,80 wraz z niezbędną nową konstrukcją i nowym komputerem sterującym. To wreszcie wysoce wyspecjalizowane, zaawansowane 35 nowych głośników montowanych zarówno do zadaszenia trybuny głównej, jak i na każdym z nowych 14 nowych słupów oświetleniowych. To wreszcie na nowo przeorganizowany park maszyn, posadowione nowe 9 sztuk kontenerów, konstrukcja stalowa nowych boksów, na którą zużyliśmy ponad 6 tysięcy ton stali, nowe boksy dla gospodarzy i gości w parku maszyn w ilości 16 sztuk. Łącznie utwardziliśmy wszystkie nieutwardzone powierzchnie na stadionie. Jest to 5091 m2 nowo utwardzonych powierzchni. I zakupiona została za ponad 300 tysięcy złotych specjalna plandeka o powierzchni 9000 m2. Myślę, że te liczby są uwiarygodnieniem naszej wspólnej, ciężkiej pracy i efektów tej pracy, które będą widoczne już w najbliższą niedzielę 10 kwietnia. Od weryfikatorów obiektu ze Speedway Ekstraligi otrzymaliśmy drogą mailową po wizytacji naszego stadionu 19 rekomendacji i zaleceń do wykonania. 11 z nich jest do wykonania po stronie miasta. Ja w tym momencie pragnę podkreślić i zapewnić, że wszystkie te zalecenia i rekomendacje kierowane pod adresem miasta zostaną przez nas do dnia jutrzejszego wypełnione i zrealizowane. Tym samym miasto ze swoich obowiązków wobec tego stadionu z całą pewnością się wywiąże. Uwagi, które wczoraj otrzymaliśmy od Komisji Sportowej z Ekstraligi po weryfikacji obiektu, są to uwagi, które dotyczą takich drobnych jeszcze napraw, prac porządkowych, także wszystkie te prace na ten moment się odbywają, one do dnia jutrzejszego zostaną zakończone. Elementy, których brakowało, zostaną uzupełnione. Od początku wiedzieliśmy, że z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, ponieważ czas, jak powiedziała pani prezydent, był bardzo krótki. Część z tych uwag została już zrealizowana, także
Myślę, że w dniu jutrzejszym, kiedy przyjedzie po raz kolejny przedstawiciel ligi weryfikować obiekt i komisarz odbierać tor do, przed niedzielnym meczem, myślę, że wszystko już będzie zrealizowane zgodnie z tą przesłaną listą. Generalnie to były też gdzieś tam takie uwagi porządkowe. Rozwiązujemy tylko dzisiaj problem tak naprawdę z telemetrią i jutro jesteśmy z chłopakami umówieni, także jutro to odbiorą, a resztę przegląda sędzia w dniu meczu i myślę, że nie ma najmniejszego problemu, żeby się denerwować. W wniosku w tej chwili stosowne służby, które z mocy przepisów są, jak wiadomo, zarówno uprawnione, jak i zobligowane do tego, żeby takie stanowiska zająć, weryfikują w tej chwili. Mówię tutaj zarówno o sanepidzie, jak i o policji. Odwiedziły już stadion, wydały też kilka zaleceń, do których się dostosowujemy, ale wobec których, podobnie jak w tej pierwszej sytuacji, mieliśmy pełną świadomość, tak jak pani prezydent wskazała, wskazaliśmy w swoich wypowiedziach, wszystkie ręce na pokład zostały postawione 77 dni, ale mieliśmy świadomość, że do soboty włącznie, czyli do 9 kwietnia, do dnia poprzedzającego pierwszy inauguracyjny mecz, będziemy tutaj jeszcze pracować. Została właśnie w tej chwili też kosmetyka, jak państwo już teraz widzicie, są i wolontariusze, i są wyspecjalizowane służby i osoby, które pracują w tej chwili sprzątając ten obiekt, bo mówimy tutaj o takich elementach z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa, jak i sanepidu szczególnie. Jutro te odbiory się zakończą przez panią prezydent. Jako organ zostanie wydana decyzja. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego, podkreślam, żadnego zagrożenia, żeby nie było zgody na odbycie tutaj imprezy masowej 10 kwietnia. Myślę, że na ekscytację w moim przypadku przyjdzie pora. Jeszcze na razie jeszcze gdzieś tam pracę, jak tu pani prezydent i pan prezydent powiedział, i pani Ewa Trzepka, także musimy troszeczkę pokończyć pracę, a w niedzielę zaczniemy się zastanawiać nad wynikiem meczu. Na razie żyjemy tym, co musimy zrobić, ale jest pełna kontrola i tu muszę jeszcze raz gdzieś tam podkreślić, że bez pani prezydent, bez wiceprezydentów, bez miasta, bez PBO, bez radnych, no moglibyśmy zapomnieć o Ekstralidze i taka jest prawda i dziękujemy. A my, drodzy Państwo, cały czas czekamy na pytania, Wasze pytania do Kuby Krawczyka i Grzegorza Walaska, który jest z nami również, tutaj połączony internetowo. Ja nie wiem, czy to... Najpierw do Kuby. Nie wiem, czy to jest fake konto, ale nie wydaje mi się. Pierwsze pytanie jest od użytkownika Sebastian Szostak, Kuba. O. Sebastian pyta, Kuba, jaki obstawiasz wynik w niedzielę w biegu młodzieżowym? No fajnie, bo jakby udało się wygrać, no tak, kurde, z wyniku no, za bardzo nie da się przewidzieć. Wiadomo, że każdy z nas będzie chciał wygrać i przywieźć jak najlepszy wynik, ale zobaczymy, tor pokaże, jak to będzie. Aktualnie w zespole Arget Malesy jest czterech juniorów, gdzieś tam w blokach startowych czeka Gracjan Szostak. Nie wiem, trudno jest według ciebie ocenić, z którym z tych chłopaków najlepiej ci się startuje. W meczach ligowych najczęściej startowałeś właśnie z Sebastianem Szostakiem. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Kubę Pocztę czy Kacpra Grzelaka? Myślę, że okej, nie mam tam. Fajnie nam się jeździć wszystkim na treningach, jak się ścigamy w czwórkę. Wszystko to fajnie wygląda, więc nie mam tam czy gdzieś, że z Sebastianem wolę startować, czy z Kubą, czy z Kasprem, z wszystkimi mi się jeździ tak samo. Ty pewnie, jak zapytamy ciebie, jak chciałbyś, żeby potoczył się ten sezon PG Ekstraligi, to zapewne tak jak końcówka poprzedniego sezonu. No tak, jakby cały sezon był tak jak końcówka sezonu i potem jeszcze lepszy, to naprawdę byłbym bardzo zadowolony, ale coś gdzieś nie chcę sobie narzucać celów nie do osiągnięcia. Wiadomo, że gdzieś tam te wszystko da się osiągnąć, ale też trzeba gdzieś z umiarem i na pewno z chłodną głową do tego wszystkiego podejść, to co jesteśmy w stanie zrobić. Grzegorz, użytkownik Michael 692 pyta, panie Grzegorzu, będą koszulki jakieś z pana teamów? Chodzi pewnie o sprzedaż, bo masz sporą rzeszę kibiców w Ostrowie Wielkopolskim, a też widząc na trybunach Stadionu Miejskiego, to ci kibice bardzo, bardzo często kupują i przychodzą na mecze właśnie w koszulkach waszych teamów. Nie miałem w planach takich rzeczy, ale porozmawiam
porozmawiam ze sponsorem, to być może jakiś tam limit koszulek zrobimy. Zobaczymy. Na razie mam dużo ważniejsze sprawy niż koszulki. Michael także gorąco pozdrawia Ciebie, Grzegorz. I tutaj dwa takie pytania, Grzegorz, które też były dosyć szeroko opisywane w mediach w ostatnim czasie. Andrzej Łuczak pyta, czy jak Grzegorz wystartuje w niedzielnym meczu, nie odejmą nam punktów za Grzegorza. I tutaj Dominik także zadaje drugie pytanie z tym związane. Czy decyzja o niepojechaniu w Poznaniu, znając relacje, Grzegorz, twoje z Główną Komisją Sportu Żużlowego, była podjęta z pełną świadomością regulaminu? Czy tak jak się pisało, faktycznie występ z GKM-em mógł być zagrożony? Jak ta cała historia, Grzegorz, z twojej strony wyglądała? No właśnie widzisz, zawsze te turnieje były robione koniec sezonu. Teraz ze względu na to, że panowie chcieli jakby przydusić zawodników, czy przełożyć to na początek sezonu, bo zawsze każdy chce jakby się rozjeździć i jeżeli jest tylko możliwość, najlepszą takim motywem do jazdy po prostu są zawody, nie trening, a zawody ściganie się. No i tak wyszło ze mną, jak wyszło. No jedna kontuzja, Kuba pamięta na krosie, gdzie nic się nie wywróciło, a po prostu coś przeskoczyło w plecach i tak naprawdę leżąc w hotelu nie miałem nawet jak otworzyć drzwi i dobrze, że przyjechał do mnie mechanik i dzwonił mi po karetkę, takie rzeczy, żeby się dostać do lekarza, żeby po prostu mógł chodzić. To był jakby pierwszy etap. Później szybkie, bo już wiedziałem, że w Ostrowie trenują, ja na ten kręgosłup po prostu leczyłem się, nie jeździłem. Po czym chciałem szybko wsiąść na motocykl i przyjechałem tu do Zielonej Góry na trening i nieszczęśliwie zerwał mi się łańcuszek springowy i upadając gdzieś ta ręka mi weszła pod kierownicę. Pęknięty palec i ten naderwany, złamany, nie złamany, zwichnięty nadgarstek. I to kolejna, i to prawa ręka i zaczęły się sprawy komplikować. Prawdę mówiąc, na te pary chciałem jechać, no ale potoczyło się tak, jak się potoczyło. Udowadnianie teraz, znowu dokumentację wysyłać, nikt mnie o to nie pytał, a w związku z tym, że nie byłem zgłoszony, to po prostu wolałem odpuścić i nie zgłaszać się do tych imprez. I tym bardziej, że byli chłopacy z klubu, był Tomek, był Holder, także było zastępstwo za mnie i wydaje mi się, że ogólnie chory byłem tam niepotrzebny. Inna sprawa chyba jest też taka, że ten temat jest takim tematem gorącym, Grzegorz, no nie ukrywajmy. To się klika, kolokwialnie mówiąc, w internecie i trochę rozdmuchany był przez media ogólnopolskie. Znaczy, wiesz co, mi się wydaje też, że raczej większego kłopotu nie było, bo każdy wiedział, że jak mam kontuzję i że nie pojadę. Bardziej to podchwytują dziennikarze, którzy sami sobie zadają pytania, sami sobie na nie odpowiadają i po prostu robią taką otoczkę wokół mojej osoby. Jak to ja nie kombinuję, tak naprawdę to, że nie zgłosiłem się, nie wysłałem tych dokumentów, to nie było ani plan, ani nic, po prostu nie jeżdżąc tych dokumentów nie zrobiłem i to wszystko. Nawet Mariusz Staszewski chyba nie widział, że te dokumenty są jeszcze nie wysłane. Także kombinacji nie było, po prostu chciałem się wyleczyć. Nie uczestniczyłem w żadnych praktycznie sparingach takich oficjalnych, tylko tyle, co pojeździłem troszeczkę w Ostrowie i w tym jednym takim treningu punktowanym i to było wszystko. Drodzy Państwo, teraz kolejna plansza, ponieważ z moich wyliczeń wynika, że niedzielny mecz pomiędzy Arget Malesą Ostrów a Zolecz GKM-em Grudziądz będzie 60. spotkaniem w całej historii różnych rozgrywek. Ogólnie 28 zwycięstw drużyny z Ostrowa, 31 zwycięstw drużyny z Grudziądza. Jeżeli chodzi o mecze w Ostrowie Wielkopolskim, to tutaj tych spotkań odbyło się już 29 i 24 razy wygrywała drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego. I tutaj także kolejne pytanie, jeszcze dotyczące tego pierwszego spotkania. Najpierw Kuba, chciałbym, żebyś ty odpowiedział na to pytanie.
Jak wy jesteście przygotowani sprzętowo do tego sezonu? Bo sporo się w mediach mówiło o tym, że dostęp do tunera Ryszarda Kowalskiego ma tylko ścisła czołówka i tutaj też kibice pytają, czy pod tym kątem, jeżeli chodzi o sprzęt, my możemy dorównywać, my jako Arget Ostrów, Arget Malesa Ostrów, dorównywać do tych najlepszych zawodników w PGE Ekstralidze? Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej gdzieś tam możemy namieszać trochę w tej Ekstralidze, że można na pewno coś osiągnąć. No tak, stajnia u pana Ryszarda Kowalskiego jest naprawdę ścisła. Dzięki uprzejmości panu Janu i panu Andrzejowi Garcarkom udało się gdzieś tam dostać i dostać dwa silniki. Grzesiu też dostał, pan Tomek też dostał, Nikolaj dostał jeden, więc naprawdę na pewno się cieszymy i bardzo dziękujemy za takie możliwości. Grzegorz, ty już od kilku sezonów raczej nie możesz narzekać na te silniki. Kwestią tutaj jest dopasowanie, spasowanie się z tymi torami. Ty miałeś okazję startować, albo inaczej, trenować tutaj na torze w Ostrowie Wielkopolskim. Miałeś okazję już przetestować te nowe silniki. Ile będziesz miał silników nowych w tym sezonie? Przecież to ilość nie jest tutaj ważna, ale nie mogłem testować, bo włożyłem silnik z zeszłego roku i on dobrze pracuje. Jestem bardzo zadowolony, także tylko, wiesz, przeciwnik był taki, jaki był i teraz jakby nie mam punktu odniesienia się do tego, czy to oni byli na tle moim słabi, czy ja byłem na tyle szybki. Teraz ten mecz niedzielny pewnie mi to zweryfikuje. Powiem wam, że na Żużlu trochę jeżdżę, ale od wczoraj strasznie nie mogę sobie znaleźć miejsca w domu, po prostu chodzę, przewracam z wszystkimi rzeczami. Zacząłem sobie już myć pomału gaźniki, bo motocykle miałem przygotowane dzisiaj na trening w Ostrowie, bo taki był plan, ewentualnie jutro, a wszystko po prostu stopodowała pogoda. Także z powrotem wyciągnęliśmy motocykle i cały czas nie mogę usiedzieć, bo strasznie myślę o tym i bo strasznie mi na tym zależy, żebyśmy właśnie pokonali Grudziądz. A wiem dokładnie, że nie miałem okazji i moja głowa nie jest na tyle spokojna, że być pewny tego, co jakby co mam, czym dysponuję. I to będzie, to jest dla mnie bardzo trudne, bo te biegi ekstraligowe, to już tam można się pomylić, w pierwszej lidze jest ciężko, a tutaj będzie po prostu, ja to tak nazywam kolokwialnie, bomba i można jechać sobie z powrotem do Zielonej Góry, także myślę o meczu i trochę jestem zdenerwowany. O. Grzegorz, Iskra Ostrów, klub z Ostrowa Wielkopolskiego, wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej po 24 latach. Pamiętasz swój sezon w barwach Falu Bazu, sezon 98? No rozmawialiśmy przed. Nie wiem, czy to był ten mecz akurat, ale tak, pamiętam. Ale to poczekaj, zanim odpowiesz. Sezon 98, jedyne zwycięstwo Iskra Ostrów, drodzy Państwo, odniosła właśnie z Falu Bazem Zielona Góra. W pierwszej rundzie wygrała 51-39. Świetne zawody wtedy w barwach Iskry odjechał Mark Loram, Przemysław Tajchert, a także Paweł Łęcki. A w drużynie z Zielonej Góry młody, jurny, 22-letni, wówczas Grzegorz Walasek. Pamiętasz, ile punktów wtedy wykręciłeś w Ostrowie w tym przegranym meczu? Wiedziałem, że dużo, bo pamiętam te zawody. 16 punktów, 16 punktów. 3-3-2 chyba. Coś takiego. No, tak mogło być. No, to jeszcze jeździłem na silnikach Javesto. Byłem takim firmowym miejscem tej marki. Nie wiem, czy oni jeszcze robią jakieś elementy silników, czy już to po prostu zostało zamknięte. Ale tak, no, pamiętam, tor był bardzo wymagający wtedy. Polewali nie tylko tor, ale ulicę od Zielonej Góry, żeby było widać, że w Ostrowie padało, że ten tor jest tak po prostu napity wodą, tak przyczepny, żeby nie było widać tylko, że padało na stadionie, ale w całym mieście. Tak, historia obiegła już cały kraj wówczas, że ulice, no, nawet rogatki miasta były polewane polewaczką, żeby zrobić bardzo przyczepny tor. Ja rozmawiałem przed wejściem, słuchaj, Grzegorz, ja rozmawiałem przed wejściem do studia z Kubą Krawczykiem.
Ja mówię, kiedy ty się urodziłeś, Kuba? Ja mówię, on mówi 2004 rok. Mówi, mnie nawet w planach jeszcze wtedy nie było. Taka no, dwa pokolenia, jak nie trzy was dzielą, albo nawet cztery. Ty gdzieś, Kuba, interesowałeś się tą historią ostrowskiego żużla, jak to wyglądało 24 lata temu? No gdzieś tam za dziecka, jak miałem 7-8 lat, to oglądałem starsze zawody, ale czy to był 98 rok, to aż tak to nie pamiętam, ale pamiętam jeszcze kilka i parę zawodów, jak jeszcze były stojące silniki, tylnie błotniki takie zadarte do góry, ale to było naprawdę dawno, dawno. Dobrze, teraz kolejny materiał wideo. Mieliśmy okazję dzisiaj złapać w Parku Maszyn trenera Mariusza Staszewskiego. To, co powiedziała pani prezydent podczas konferencji, że te prace trwają i trwać będą pewnie do niedzieli, no to także Mariusz Staszewski jest tą osobą niezwykle zaangażowaną. Zapytaliśmy trenera Mariusza Staszewskiego właśnie między innymi o tą decyzję odnośnie wyboru Olivera Berntsona kosztem Nikolaja Klinda, tak kolokwialnie mówiąc. Zapytaliśmy także o te plandeki, które pojawiły się na ostrowskim torze w minionym tygodniu i które troszeczkę utrudniły przygotowania do inauguracyjnego meczu z Oleszczki KMM Grudziądz. Taka decyzja sztabu szkoleniowego. No, widać było, że Nikolaj jeszcze po zeszłym sezonie nie odzyskał tej prędkości, którą miał 2 czy 3 sezony temu. Oli wydaje się na początku sezonu bardziej dopasowany przede wszystkim do naszego toru. To wszystko się przecież okaże na torze. No to ja nie robię, bo daję Olivera, bo go lubię, a nie daję Nikolaja, bo go nie lubię. No nie, to wszystko wyjdzie na torze, no to weryfikuje wszystkie nasze decyzje. Jest to uciążliwe, bo cały tydzień nie trenujemy. Co prawda no, pogoda jest kapryśna, bo raz pada, raz nie pada, tylko że przy tych wiatrach ta plandeka nie bardzo zdaje egzamin, bo co chwilę gdzieś podwiewa, porozrywa na klejeniach, gdzieś tam ta woda ponacieka pod folię, musimy ją odkrywać, wymiatać wodę i przykrywać folią i tak cały tydzień walczymy z folią. Nie wiem, czy tej wody po prostu niełatwiej by było spuścić z toru bez folii, no ale to takie są decyzje, to więc się do nich musimy stosować. Będziemy walczyć. No, walczymy od kilku lat. Do tej pory idzie nam zawsze ciężko, ale jakoś się udaje. Mam nadzieję, że podtrzymamy tą pasę. Drużyna z Leszna, Fogołnia Leszno, wygrała pierwszy mecz, inauguracyjny mecz PGE Ekstraligi w sezonie 2022. Wygrała w Częstochowie 46-44. I teraz od razu pytanie do Grzegorza. Grzegorz, spodziewałeś się na początek takiego wyniku, bo też wchodząc tutaj do studia mówiłeś, że troszeczkę oglądałeś początek tej transmisji i też powiedziałeś takie ważne słowa, no tor w tej transmisji telewizyjnej wyglądał na taki dosyć trudny, taki do odjechania, jak to często jest na początku sezonu. Znaczy, nie, on był całkiem dobry, tylko widzisz, 10 biegów, 40 chyba minut poszło, czyli bez równania, bez porywania, czyli ta pogoda gdzieś na stadionie musiała wisieć i dlatego sędzia pewnie tak szybko te zawody przeprowadził. Nie mieli planteki, na pewno mieli ten tor ubijany. Widziałem też, że ta ścieżka przy krawężniku była bardzo szybka, czyli kto na początku, kto w nią nie wjechał, to praktycznie można było wpisać zwycięstwo. No na pewno nie był to tor, który chcieli zawodnicy z Częstochowy i tyle po prostu. No, jest to, no mamy taką porę roku, że po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić, że tak będzie. Kuba, my też chwilę przed wejściem tutaj sprawdzaliśmy ten wynik. Hubert Jabłoński, junior Fogo Unileszno, 6 punktów z bonusem, 2, 3 i 1. Ty mówiłeś, dobry chłopak, dobry zawodnik, miałeś go okazję obserwować już w poprzednim sezonie. Tak, poznaliśmy się w tamtym roku pod koniec sezonu, to były jakieś zawody w Lesznie, już właśnie nie pamiętam do końca, co to były za zawody. Ale pamiętam, że zrobił 13 albo 14 punktów wtedy, więc tak gdzieś mi zapadł w głowie i na drugi dzień w Ostrowie otarł się o podium tak naprawdę, więc no.
Grzegorz Witold Osuch zadaje pytanie. Dobrze znana tobie postać, która pomagała ci w trakcie tych wszystkich akcji charytatywnych. Uśmiech na końcu tego pytania, także z przymrużeniem oka pewnie masz potraktować to pytanie. Grzesiu, co sądzisz o Nikim Pedersenie? Pan nawiązuje do mojej wypowiedzi. Tak, którą można znaleźć w internecie pewnie do dzisiaj. Sądzę, że mimo wieku naprawdę jest dalej kawał dobrego zawodnika i na pewno to jest bardzo, bardzo mocny punkt zespołu Studziąca. A jest też pytanie od Łukasza Vegasa. Pytanie do Grzegorza. Czy będzie przed meczem narada w garażu prezesa Waldemara Górskiego? Kurczę, tych narad już dawno tam nie było, tak szczerze mówiąc. Prezes jest też zalatany. My też tutaj jakoś inny typ teraz mamy tego wszystkiego. Tym bardziej, że dzisiaj sobie przeczytałem, ale już nawet nie pamiętam, ale przeczytałem regulamin zawodów, kiedy co, jak mamy wyglądać, jak się ubrać. Także na razie musimy garaż odłożyć na dalsze plany. Drodzy Państwo, Arget Malesa Ostrów nie miała okazji trenować na własnym torze. To wszystko ze względu na rozłożoną plandekę. Zobaczmy teraz kolejną planszę. Jakie prognozy pogody zapowiada się na niedzielę? W niedzielę mecz o godzinie 16 ma ruszyć pierwszy bieg. 8 stopni Celsjusza, 0 mm, jeżeli chodzi o opady, 27 km na godzinę, tak będzie wiał wiatr i 84% wilgotności powietrza. Grzegorz, jaka ta temperatura na inaugurację? Bo wy jako żużlowcy też bardzo często na to zwracacie uwagę, że ta temperatura, ta pogoda jest niezwykle ważna, bo często jest tak, zaczynacie sezon, te temperatury są bardzo niskie, później jest środek sezonu, to mamy z kolei upały, kończymy sezon, to znowu ta temperatura niezwykle, niezwykle spada. Znaczy, jeżeli mówimy o silnikach, to trzeba robić korekty. Zmiany są między tymi porami. A zaczynaliśmy czasami chyba w zimniejszych temperaturach. Nie wiem, czy pamiętacie mecz w Łodzi chyba pierwszy o godzinie 20. Tam też było bardzo zimno. Tak jest. Mamy taką kwiecień, to jest wiosna i może być i śnieg, i deszcz, i może się też trafić ładna pogoda, no ale trafiamy teraz na taką, jaką w niedzielę będziemy mieli, czyli 8 stopni i tylko żeby ten deszcz po prostu już nie padał, to już będzie najważniejsze. Mister Płotek pisze, panie Grzegorzu, życzę samych trójek w niedzielę i czekam na wspólny trening, pozdrawiam. Taka dosyć enigmatyczny nick. Kuba, nie mieliście okazji trenować na własnym torze przed niedzielnym meczem. Trener Mariusz Staszewski mówi, że ten handicap własnego toru troszeczkę nam ucieka przed tym pierwszym spotkaniem. Jak ty to widzisz? No właśnie trochę szkoda, że się nie udało pojeździć przed tym pierwszym meczem ligowym, bo tam jeszcze chcieliśmy posprawdzać parę rzeczy, czy na pewno wszystko pasuje tak, jak nam pasowało do tej pory. Myślę, że większego kłopotu z tym nie powinno być i wszystko powinno być ok. Wiadomo, czym więcej jazdy, tym lepiej, ale myślę, że gdzieś te jazdy mieliśmy i tak wystarczająco przed tym pierwszym meczem. Grzegorz, ty tej jazdy nie miałeś wystarczająco. Byłeś w Opolu na tych dwudniowych treningach? Nie, właśnie miałem propozycję, żeby zostać na te zawody, pojechać w tym meczu, ale z Mariuszem ustaliliśmy, że jednak zrobimy trening piątkowy, a na pewno w sobotę. Po prostu zrezygnowałem z tego turnieju w Opolu, a przyjechałem do Zielonej Góry, żeby się przygotować, zabrać wszystko z garażu, bo nie wszystko zabrałem, bo nie miałem w planach wracać i po prostu już jechać do Ostrowa i tam się przygotować na taki ostateczny trening przed zawodami. No ale ani mi nie wyszedł turniej w Opolu, ani trening jest po prostu nieodbyty, także
No cóż, no to tak się poukładała pogoda i musimy z tym żyć. Dobrze, Jarosław Galewski to jest dziennikarz pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego, piszący aktualnie na Sportowe Fakty, na WP Sportowe Fakty. Miałem okazję z nim także rozmawiać i także zapytałem o szansę, o to, kto jest według niego faworytem spotkania w niedzielę. Obstawia, że Arget Malesa Ostrów wygra ten pierwszy mecz. Zapytałem także o te najmocniejsze punkty drużyny z Grudziądza. Także zobaczmy teraz rozmowę z Jarosławem Galewskim ze Sportowych Faktów. O faworycie bardzo trudno mi mówić, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to będzie bardzo zacięte spotkanie, które będzie rozstrzygać się w ostatnich wyścigach, ale gdybym miał na kogoś postawić, to myślę, że byłoby to minimalne wskazanie jednak na gospodarzy, czyli na Arget Malesa Ostrów. No, widzę przede wszystkim atut duży Ostrowian i przewagę w formacji młodzieżowej, która uważam, że na tle GKM-u Grudziądz powinna być dużo lepsza. Poza tym też te przedsezonowe testy wypadły całkiem nieźle, było widać choćby w Mistrzostwach Polski Par Klubowych, że bardzo dobrze jedzie ten duet, na który trener postawił, czyli Chris Holder, Tomasz Gapiński. O formacji juniorskiej już mówiłem, zawodnicy U24, tutaj chyba też było duże zaskoczenie, bo mam wrażenie, że na treningach wszyscy spisywali się dobrze i był problem, na kogo ostatecznie postawić. Jedyny chyba taki znak zapytania dla mnie to jest to, jak będzie się czuł w niedzielę Grzegorz Walasek, bo to jest zawodnik, który w warunkach bojowych był chyba do tej pory najmniej sprawdzony, no ale z tego, co słyszymy, pojedzie, nie będzie zastępstwa zawodnika i mam wrażenie, że to może od niego zależeć, czy Arget Malesa Ostrów zdoła przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, ale jak już mówiłem, ja myślę, że tak się ostatecznie stanie. Postawiłbym na Ostrowę. Trudno mi powiedzieć, z czym były związane wcześniejsze problemy dotyczące finału Mistrzostw Polski Par Klubowych. Ja wiem na pewno, że no nie było żadnego kombinowania ze strony ostrowskiego klubu. No Grzegorz Walasek, wiemy, że miał kontuzję, że czuł się źle i trudno było się tu doszukiwać jakiegoś drugiego dna, że ktoś próbuje coś zrobić. I myślę, że ja przynajmniej rozmawiałem na ten temat też z Piotrem Szymańskim, przewodniczącym GKS Żet, i on też powiedział mi, że ma świadomość, że Grzegorz Walasek podczas finału Mistrzostw Polski Par Klubowych nie był w pełni sił, nie był w stanie jechać, także wydaje mi się, że jednak podejście do tematu było tutaj całkiem ludzkie. Grzegorz mówi teraz, że czuje się na siłach, więc w niedzielę pojedzie. Ja bym się tutaj, szczerze mówiąc, niczego specjalnego nie doszukiwał. Obaj są w bardzo wysokiej formie. Niki Pedersen pokazał to podczas PGE Imme w Toruniu. Potwierdził to w tym jednym biegu, w którym zdążył wyjechać także w Mistrzostwach Polski Par Klubowych w Poznaniu. Tam także był szybki Przemysław Pawlicki. Myślę, że o tę dwójkę Janusz Ślączka się nie martwi. Na plus chyba także w przedsezonowych sparingach Norbert Krakowiak. To chyba największy plus w tej drużynie, a pozostali zawodnicy to już mniejsze lub większe znaki zapytania. Przede wszystkim ten największy chyba przy Krzysztofie Kasprzaku. Jest dokładnie pół na pół, czyli 50% klubów posiada te plandeki, druga połowa nie. Wynika to z tego, że plandeki są obowiązkowe od tego sezonu. Kiedy PGE Ekstra Liga Zimą ogłosiła, że ten obowiązek wchodzi w życie, no była możliwość zamówienia plandeki u jednego z dwóch producentów. Jednym z nich była polska firma z produkcją na Ukrainie. Później wydarzyło się to, o czym wszyscy wiemy. Rozpoczął się konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, więc siłą rzeczy ta produkcja została zatrzymana. Plandeki nie dotarły na czas, nie dotrą, mają być w połowie czerwca. Z tego wynikają opóźnienia. A my wracamy do naszego studia i spływają pytania od Państwa. Pytanie do Kuby Krawczyka. Kuba, na jakich torach ekstraligowych miałeś okazję jeździć w tej swojej krótkiej przygodzie ze Speedway? Tak naprawdę miałem okazję jechać na każdym, tylko gdzieś nie po drodze zawsze mi było do Gorzowa. I gdzieś tam na tym torze troszeczkę się go obawiam, bo nigdy tam nie jeździłem, a jest taki dosyć mocno techniczny, więc fajnie by było, jakby tam jeszcze jakąś kadrę zrobili do pierwszego meczu, żeby się gdzieś udało pojeździć albo młodzieżówkę, a jak nie, to będę walczył o próbę toru, jak się uda pojechać. Grzegorz, ustąpisz miejsca, jeżeli chodzi o próbę toru, bo pamiętam w poprzednim sezonie dosyć często właśnie ty byłeś tym. Grzesiu to ma abonament wykupiony. Trudno. Ale masz ten abonament, jak to wygląda? No widzisz, teraz się dobrze składa, bo mało trenuję, no to pewnie Mariusz mi da tą próbę toru w Ostrowie, także
Nie, wiesz co, głowa jak jest dobrze poustawiana, to na próba toru jest niepotrzebna, ale przejechać się jest dobrze. Jeżeli Kubańczyk będzie chciał jechać, to na pewno pojedzie. Nastąpiła jasność też u Grzegorza Walaska, zniknął obraz. No. Lepiej się widzimy i lepiej się słyszymy, Grzegorz. Grzegorz, ty też jesteś takim zawodnikiem, który chyba w dużym stopniu dba o atmosferę w zespole. I tutaj też pytanie dotyczące nowych zawodników, którzy pojawili się w zespole z Ostrowa. Jak przebiegała aklimatyzacja? Ci nowi żużlowcy zaklimatyzowali się? No bo też trener Mariusz Staszewski, a także prezes Waldemar Górski za każdym razem powtarzają, że ta atmosfera jest bardzo ważna w zespole z Ostrowa Wielkopolskiego. No tak, z tymi chłopakami z tej drużyny U24 tak za bardzo się nie znam. Nie startowałem, znaczy twarzowo z twarzy tak gdzieś tam ich widziałem, ale nie startowałem z nimi, nigdy się chyba nie ścigałem. Co dla mnie to są to nowe twarze, ale to cóż, no tutaj znamy się z większością stolów, mam tu na myśli Chrisa Holdera czy Oliwiera, także tutaj wszystko było w zeszłym roku w porządku, to myślę, że też i w tym roku będzie dobrze. Grzegorz, o twoich przygotowaniach już rozmawialiśmy, a także kibice tutaj dopytują ciebie, Kuba, jak te przygotowania w waszym przypadku wyglądały, bo też dużo zmian było przed tym sezonem. Pozostała pewnie ta siłownia, to przygotowanie motoryczne, doszła jazda na krosie. Dwa dni przed meczem z Grudziądzem wy możecie powiedzieć, przepracowaliśmy solidnie zimę i nic więcej nie dało się zrobić? Myślę, że tak. Myślę, że mogę powiedzieć, że naprawdę tą zimę przepracowałem najlepiej ze wszystkich. Przez 2 czy 3 miesiące trenowaliśmy 6 razy. Ale najlepiej ze wszystkich okresów przygotowawczych, a nie najlepiej ze wszystkich zawodników. Tak, najlepiej z wszystkich okresów przygotowawczych przepracowałem tą zimę. Przez pierwsze 2-3 miesiące miałem 6 treningów dziennie, czasami 6 treningów w tygodniu. Czasami nawet po 2 razy dziennie, więc myślę, że gdzieś tam naprawdę się przyłożyłem do tej pracy w tą zimę. Gdzieś teraz, jak szybciej skończę robić motocykle czy coś, też chcę iść sobie gdzieś pobiegać, czy przejść się właśnie na faktory, żeby tą formę gdzieś tam cały czas podtrzymywać. No czuję się bardzo dobrze, gdzieś tam mam spokojną głowę, nie stresuję się za bardzo i mam nadzieję, że to pomoże. Grzegorz, a jeszcze odnośnie tych torów, tutaj kibice pytają, na których torach ekstraligowych Kuba jeździł. Ty w ostatnim czasie z którym torem ekstraligowym miałeś największy problem? Ja pamiętam, że w poprzednim sezonie na pewno w Lesznie startowałeś, bo tam startowałeś w indywidualnych mistrzostwach Polski. Ty masz jakiś zeszyt, czy to po prostu nie ma sensu na ten moment, bo te tory w momencie, kiedy tej glinki czy nawierzchni jest sporo dosypywane, to się zmienia bardzo mocno w każdym sezonie? Nie, już te notatki wszystkie, które miałem... Czasami sobie jak siedzę w garażu, wszystko porobione i piję ciepłą herbatę, czasami te stare takie rzeczy sobie odkopuję i patrzę, jak kiedyś jeździłem przykładowo w Sztokholmie, czy jakie rozpiski miałem z Ligi Angielskiej. Też podaje mi rozpiski tutaj z Rzeszowa, czy kilka torów takich w Polsce. No ale to zaczynałem na Flemingu dobre zawody, dobry okres, później był dobry okres na silnikach Jana Andersena, później powrót do Fleminga, teraz jest Ryszard Kowalski i te tory się zmieniają, bo kiedyś tory były bardzo przyczepne, dziurawe, a teraz mamy generalnie takie, bardziej poszły te tory w twarde i to wszystko gdzieś po prostu poszło na bok, trzeba wyciągać wnioski w danym momencie i to jest jakby najważniejsze. Kuba, Jakub Zborowski, twój imiennik, nowa postać w klubie, odpowiedzialna za PR i marketing, dyrektor zarządzający. Ekstraliga też niesie za sobą takie nowości. Ekstraliga chce, żeby zawodnicy byli bliżej kibiców, żeby byli bardziej dostępni. Zauważacie już takie zmiany w klubie pod tym kątem marketingowym?
Myślę, że tak, na pewno bardzo dużo się ruszył ten marketing, gdzieś tam jest więcej tych wszystkich wywiadów, filmików, gdzieś tam cały czas, kilka razy w ciągu jednego tygodnia nagrywamy coś nowego, żeby gdzieś tam na stronę wrzucić, więc myślę, że na pewno poszło to bardzo do przodu. No dobrze, to zobaczmy teraz rozmowę z nową twarzą, kolejną nową twarzą w zespole Arget Malesy, Jakub Zborowski. Nie mamy żadnego klipu. Chłopak z Krosna, który przyszedł do Ostrowa i będzie odpowiedzialny właśnie za sprawy marketingowe. Ten materiał już za chwileczkę. Tutaj piszą kibice, już nie ma pytań, ale pamiętajcie o Ogórze. Bardzo chciałbym Ekstraligi w Ostrowie. Czuwa nad nami. Panowie, to jeszcze na koniec. Czego wy byście sobie życzyli na początku tego sezonu? My trzymamy kciuki, żeby w ogóle doszło do tego meczu. Tutaj mamy zapewnienia. To, że będzie komplet publiczności, to wiemy. A jak wygląda od waszej strony, z waszej perspektywy ten pierwszy mecz, Kuba? Ja wiem, że ty jesteś taki bardzo wyluzowany i pewnie mi zaraz powiesz, że ja chcę po prostu wystrzelić spod taśmy, a co będzie później? Czy też, tak jak Grzegorz, mimo tego doświadczenia, to gdzieś tam są te nerwy? Na pewno chciałbym, żeby ten sezon się odbył bez żadnej kontuzji, bo jak wiemy, kontuzja potrafi naprawdę wybić z rytmu, więc chciałbym, żeby to wszystko było w porządku. No wiadomo, że damy z siebie 100%. Na każdym mecz nastawiamy się tak samo. Zawsze będziemy walczyć, będziemy jechać ostro po swoje, więc myślę, że gdzieś tam powinniśmy namieszać. To teraz zobaczmy ten materiał, tą rozmowę właśnie z Jakubem Zborowskim, nową twarzą. Chłopak pochodzący z Krosna, były dziennikarz N-Sport. Twarz pewnie za chwilę Państwo skojarzą, bo dosyć mocno związana ze Speedwayem w poprzednich latach. Teraz jest w Ostrowie Wielkopolskim i tak jak za chwilę usłyszycie, już Ostrowie ma w swoim sercu. O faworycie bardzo trudno mi mówić, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to będzie bardzo zacięte spotkanie, które będzie rozstrzygać się w ostatnich wyścigach, ale gdybym miał na kogoś postawić, to myślę, że byłoby to minimalne wskazanie jednak na gospodarzy, czyli na Arget Malesa Ostrów. No, widzę przede wszystkim atut duży Ostrowian i przewagę w formacji młodzieżowej, która uważam, że na tle GKM-u Grudziądz powinna być dużo lepsza. Poza tym też te przedsezonowe testy wypadły całkiem nieźle, było widać choćby w Mistrzostwach Polski Par Klubowych, że bardzo dobrze jedzie ten duet, na który trener postawił, czyli Chris Holder, Tomasz Gapiński. O formacji juniorskiej już mówiłem, zawodnicy U24, tutaj chyba też było duże zaskoczenie, bo mam wrażenie, że na treningach wszyscy spisywali się dobrze i był problem, na kogo ostatecznie postawić. Jedyny chyba taki znak zapytania dla mnie to jest to, jak będzie się czuł w niedzielę Grzegorz Walasek, bo to jest zawodnik, który w warunkach bojowych był chyba do tej pory najmniej sprawdzony, no ale z tego co słyszymy, pojedzie, nie będzie zastępstwa zawodnika i mam wrażenie, że to może od niego zależeć, czy Arget Malesa zdoła przechylić szale zwycięstwo na swoją korzyść, ale jak już mówiłem, ja myślę, że tak się ostatecznie stanie. Postawiłbym na Ostrowę. Trudno mi powiedzieć, czy... Problemy techniczne, ale to się zdarza w programach na żywo. Przypominamy raz jeszcze, niedziela, godzina 16, Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Inauguracja sezonu ZOO Leszcz GKM Grudziądz przyjedzie do Ostrowa Wielkopolskiego. Ja też próbowałem dodzwonić się do trenera drużyny z Grudziądza. Grzegorz, pamiętasz Janusza Ślączkę? On miał być wtedy krajowym liderem Iskry Ostrów, ale poszło coś nie tak. A to, no, znaczy, no, jako zawodnika oczywiście, ale nie pamiętam, znaczy nie kojarzę akurat jego, w których latach on jeździł w Ostrowie, to tak nie mogę sobie przypomnieć. To był sezon 98, właśnie ten, w którym Ostrowia, inaczej, Iskra Ostrów wtedy startowała w Ekstraklasie. W każdym razie słabszy sezon Janusza Ślączki. Ja tutaj dostaję informację od realizatora, że mamy już rozmowę
z Jakubem Zborowskim. Do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że teraz uda się posłuchać dyrektora zarządzającego Arget Malesą Ostrów, odpowiedzialną za PR i marketing. Waldek Górski na pewno kogoś poszukiwał, no bo to, tu jestem, więc kogoś takiego potrzebował. Natomiast rozmowa zaczęła się tak naprawdę po rundzie zasadniczej, kiedy Ostrowia wchodziła do playoffów. Ja widziałem, jaki kawał roboty wykonali sportowo, że to tak naprawdę też było dużo szczęścia w tym wszystkim i zaczęliśmy się komunikować. Z prezesem to zaczęło się naprawdę od słów gratuluję przez kolejne zdania. Później tygodniami tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać. Gdzieś prezesowi spodobała się moja koncepcja. Mnie bardzo podobała się koncepcja rozwoju tutaj Ostrowa. No ja nie będę oszukiwał, tak, że zeskanowałem też region, jakie są możliwości, jak modny jest ten żużel w Wielkopolsce, jakie są perspektywy dalszego rozwoju. I ja nie boję się tego powiedzieć, że Ostrów na pewno nie ma gorszych możliwości niż Leszno. Jeśli mówimy tutaj o stolicy żużla w Wielkopolsce, okej, na razie jest to Leszno, ale wcale nie musi to być, nie może to być Ostrów. Jak najbardziej ta drużyna na to zasługuje. Jest mnóstwo zawziętych sponsorów, a dodatkowo ta już główna grupa sponsorska, to mam wrażenie, że ich nie powinniśmy nazywać sponsorem, tylko mecenasami sportu ostrowskiego, bo są praktycznie teraz z nami 24 godziny na dobę, bardzo nam pomagają. I to tak naprawdę przekonało mnie do tego, żeby tutaj przyjść, żeby coś robić, a ludzie, którzy tu są, to jest taki prawdziwy ostrowski dom. Ja przyjeżdżając tutaj z Warszawy, naprawdę tak jakbym wracał do swojego rodzinnego Krosna, czuć tutaj klimat żurna i tę lokalną społeczność, która naprawdę jest bardzo miła. Ja też się spotykam, jeszcze kibice pamiętają, niektórzy w Ostrowie, że pracowałem przy żużlu podczas transmisji. Dodają otuchy, to jest fantastyczne i mam nadzieję, że wspólnie razem już w przyszłym roku będziemy się cieszyć z wejścia do playoffów w PGE Ekstralicy. Serce na pewno pęka, bo pochodzę z takiego samego małego miasta jak Ostrów, czyli z Krosna, i pęka, że nie robię tego, pękało, może tak, że nie robiłem tego i nie robię tego w Krośnie, natomiast takie jest życie, ja już mam tutaj Ostrowie w sercu, ja ją będę miał i tak się życie potoczyło. Pewnie będziesz mi chciał zadać pytanie, czy bym odszedł. Nie, jeśli nie zrobię medalu z Ostrowią, to ja stąd nie odejdę. Tu jest mój klub, tu będę zostawiał serce i tak jak mówię, jak ktoś zada pytanie, czy mi jest przykro, tak. Czy coś tam było innego, już odpowiadajmy pomidor, bo to już zostało. To nie wracajmy, bo ja tego nie będę ani zmieniał, ani nie chcę zmieniać. Poza tym jestem w klubie PGE Ekstraligi, nie w klubie pierwszej ligi, a to dla mnie też jest wyróżnienie i tak naprawdę dla mnie wyróżnienie za te lata pracy przy różnych projektach i przede wszystkim przychylność, to, że się to, co próbuję robić, podoba. I to jest najważniejsze. Tak jak mówię, to nie ja i ja tylko mogę pomagać. To jest sztab ludzi i to są oni. Bo to oni dojechali do Ekstraligi i to jest wasza zasługa całego Ostrowa. Pamiętajmy, że oni weszli do Ekstraligi i tutaj nie pracują przypadkowe osoby. Wymaga na pewno poukładanie rzeczy, jeśli chodzi o marketing, o PR, to wszystko sobie robimy. To wszystko nie idzie tak, jakbyśmy chcieli teraz z taką prędkością, ze względu na to, że bardzo często to wszystkie ręce idą na pokład z innymi rzeczami. Więc to odchodzi. Natomiast nie będziemy się na nikogo oglądać w PGE Ekstralidze. Może powiem nieskromnie, ale nie mamy wzorów do naśladowania w PGE Ekstralidze takich, jakbyśmy chcieli. My mamy swoje wzory do naśladowania chociażby w piłce nożnej czy w innych dyscyplinach na zachodzie. Będziemy to powolutku próbowali wkomponowywać tak, żeby się nie wywrócić, niczego nie burzyć, ale tak jak powiedziałem, nasz zespół będzie chciał wprowadzać nową jakość w ostrowskim sporcie i nową jakość dla kibiców, ale najważniejsze jest, jedziemy ostro po swoje, ale dla swoich. I dla mnie też najważniejsze będzie to, żeby ta społeczność ostrowska cały czas się zaciśniała i żebyśmy wspólnie tworzyli ostrowską żużlową rodzinę i na hasło, co robisz w niedzielę, całe miasto odpowiada, idę na żużel. W niedzielę lub w piątek, bo mecze PGE Ekstraligi w tym sezonie w piątki, a także w niedzielę. Optymista, co? Kuba Zborowski. Grzegorz, już tak kończąc, mówi, że w przyszłym roku play-offy, a w 2-3 kolejnych sezonach medal dla Arget Malesy.
No, co on miał niby innego powiedzieć, ale byłoby pięknie na pewno, ale to cieszmy się z tego, że jesteśmy dzisiaj na tą chwilę w Ekstralidze i tyle, no i zobaczymy jak to wszystko poukładamy sobie sami po prostu. Panowie, dziękuję wam bardzo za obecność w studiu. My bardzo mocno trzymamy kciuki za ten niedzielny mecz. Jakub Krawczyk, junior Arget Malesy Ostrów, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A także Grzegorz Walasek. Do zobaczenia Grzechów w niedzielę o godzinie 16. Drodzy Państwo, a my będziemy w naszym studio i kolejny program Taśma w Górę na żywo przed kolejnym meczem domowym w Ostrowie Wielkopolskim. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Hurtownia Budowlana Remont w Ostrowie Wielkopolskim. Specjalizujemy się w sprzedaży materiałów i chemii budowlanej. Gwarantujemy najlepszą jakość towaru w atrakcyjnej cenie. Mamy w swojej ofercie panele podłogowe, płytki ceramiczne, narzędzia i wkłady kominkowe.